Aż trudno uwierzyć, że w tym zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Kabina kierowcy została niemal zmiażdżona. On sam wyszedł bez szwanku. Zdarzenie miało miejsce we wczesnych godzinach porannych, gdy na drodze nie było jeszcze wzmożonego ruchu. Dzisiaj tuż po godzinie 5 rano na drodze krajowej nr 9 w miejscowości Miłków doszło do kolizji drogowej, gdzie to jadący samochód TIR z kilkunastotonowym ładunkiem wjechał w jadący przed sobą tym samym pasem ruchu również samochód ciężarowy. Zdarzenie spowodowało duże utrudnienie na drodze. Policja zmuszona została do wprowadzenia ruchu wahadłowego. Usuwanie skutków trwało kilka godzin z uwagi na gabaryty pojazdów i ich ładunek. Z uwagi na bardzo duży, kilkunastotonowy ładunek doszło do utrudnienia na tej drodze i w związku z tym w chwili obecnej zachowany został ruch wahadłowy, by przepustowość na drodze była zachowana. Takie utrudnienia w ruchu potrwają jeszcze około 2 godzin. Policja, badając sprawcę na obecność alkoholu w organizmie, wykluczyła, jakoby kierowca był pod wpływem. Jako prawdopodobną przyczynę funkcjonariusze wskazują inny powód. Kierowca był trzeźwy, tutaj przypuszczenia są, że po prostu zmęczenie kierowcy wzięło górę i doszło do tej kolizji. Mężczyzna ten został ukarany mandatem w wysokości 500 zł. Sprawca kolizji może mówić o dużym szczęściu. Widok kabiny jego pojazdu robi wrażenie nawet na policjantach, którzy podobnych zdarzeń w swej karierze widzieli wiele. Nie wszystkie kończyły się bez uszczerbków na zdrowiu i często życiu. Jest to kolizja, ani kierowca-sprawca, ani kierowca samochodu, w który wjechano, nie odnieśli żadnych obrażeń, choć jakby się na początku mogło wydawać po tym, jak wygląda kabina kierowcy, możemy mieć tutaj różne wrażenia. Faktycznie ona została mocno zniszczona, ale kierowca miał tutaj bardzo duże szczęście i nie odniósł żadnych obrażeń. W tym przypadku mówić możemy o dużym szczęściu. Niestety nie zawsze tak kończą się zdarzenia drogowe z udziałem ciężarówek. To potwierdza tylko, że uczestnicząc w ruchu, musimy stale mieć się na baczności.